Ja tego nigdy nie zrobię. To jest zbyt skomplikowane, tego nigdy nie zrobię, nie ogarnę. No, w zeszłym roku, kiedy 5 tygodni budowałem statek piracki dla Aurelii, to był jeden z piękniejszych etapów w moim życiu. Z niczego budujesz coś, co się staje piękne. I dzisiaj wielu ludzi w ogóle nie wierzy. W ogóle nie wierzy, że to faktycznie jest zrobiony statek przez kogoś, kto wcześniej nie dotykał żadnych narzędzi. O, najpierw sobie patrzyłem na statki, mówiłem, może taki zrobię. Szukałem przykładów. O, zastanawiałem się, że najpierw zbudować Torii Gate. Zobaczcie, to jest pierwszy szkic Torii Gate. Pokażemy w ogóle, to jest Torii? Taka brama. Brama do wieczności. Albo się stawia ich cały ciąg w Japonii, to pięknie wygląda, czerwone. Albo się na przykład stawia na środku jeziora, czyli wiesz, masz wrota do nieskończoności. Mówiłem może coś takiego. Zobacz, to jest właśnie, skłania się Life Autopilot, to wszystko jest na tym szkoleniu. Prototyp. Bam. To będzie tu. To będzie to. To będzie tu. Zobacz. Torii Gate. Wizja, marzenie. Faza druga. Plan, szkic. Faza 3. Prototyp. Karton, drewno 1 do 50. Faza 4. Konstrukcja. No i zacząłem nad tym myśleć. Ale potem cały czas mi chodziły po głowie statki. Kiedy patrzyłem na prawdziwe statki, mówię, kurde, to jest zbyt skomplikowane. Muszę patrzeć na statki dla dzieci. Zacząłem szukać. I w tym momencie, tego dnia, 19 czerwca 9.30, mówię, pierdolę. Ja tego nigdy nie zrobię. Ja tego nigdy nie zrobię. Wbijałem gwoździe, malowałem domy i tak dalej, w środku ściany, ale to jest zbyt skomplikowane. Tego nigdy nie zrobię, nie ogarnę. Kochani, jadę do Castorem. Wkurw. Wykipiało. Bam. Mówię, nie wiem jak to zrobić, ale zrobię tak jak samochody na klatkach. Zrobię prostokątną klatkę, na tym się będzie wszystko opierało. Tu się dorysuję. Cały czas się inspirowałem, patrzyłem jak tam, jak pewne rozwiązania zmienić. Jak zaginałem te deski, to była taka frajda, mówię, kurwa, po prostu łódka wyjdzie. No a potem będzie taki marsz, cyk. No i cyk, wiesz. Okna, prototyp, okrągłe czy takie. O, koło, to w ogóle jest jazda. Jak być takie koło, za chwilę wam pokażę, ściągnąłem zdjęcie z sieci i dokładnie takie koło wyciąłem z płyty i wyszlifowałem ręcznie. Taką korbę miałem. Zaczynało to już powoli wyglądać. Dużo czasu mi zajęło, żeby znaleźć takie belki długie na maszt. Kilka razy się musiałem cofać. Zobaczcie, już jest. Coś tam zepsuć. Już był trap. Z drugiej strony, no bo gdzieś tu dzieciaki muszą wchodzić. Jakieś drzwiczki. Może tak, może tak. Mega ćwiczenie dla ciała. Super opalenizna. Zdrowie, frajda, fun, satysfakcja z siebie, duma z siebie jako z człowieka, jako z ojca. Podziw w oczach innych, że ty sam to zrobiłeś? A kto? Radość w oczach dziecka. To wszystko to jest... No każdy z nich to co najmniej jest 10 bitcoinów kosztuje. No da się to wycenić, to jest prawdziwe szczęście. Udało się zrobić maszt, udało się zrobić, wiesz, flagę piracką, trap pomalować. Tu jeszcze, tu w tym miejscu w środku są jeszcze schody ze skrzyni porobione. No. I teraz każdego dnia, kiedy mam chwilę zwątpienia, wychodzę, mówię, stary, to ty wizji nie miałeś. Ty nie wiedziałeś, jak to zrobić. Nie umiałeś w ręku tych narzędzi trzymać. Cud, że sobie nogi nie odciąłeś. Ale zrobiłeś, to stoi.